wracamy po tej jakże krótkiej, szybciutkiej, przyjemnej przerwie, aby powrócić do spotkania drużyny Ginolda oraz drużyny Izaka. No wróciliśmy. Udało nam się. Szybka kolacja i jesteśmy z wami z powrotem, moi drodzy. Będziemy czekali tak naprawdę na mapę Dedas 2. Przeglądaliśmy sobie w międzyczasie, jak to wygląda u naszych streamerów. No tak. To widzieliśmy, że Izak trenuje smoki, a Ginolt otwiera skrzynki, tak? Więc no już widzimy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale co ciekawe, to trochę role się odwracają. Pamiętamy, że to Izak zawsze wróżby skrzynkowe robił przed spotkaniami. Zatem teraz Ginolt próbuje gdzieś ale tutaj... Ale tam nic nie wypadło, no, tak ja patrzyłem, nie? No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że na mapie Dust 2 będą w stanie wrócić, ale jeśli Izak już lata ze smokami, jeśli już tłumaczy swoim kolegom z drużyny, oj, to będzie naprawdę ciężko. Przyznam, że też jeden z naszych ekspertów, Sebastian Dextrella, kiedy ostatnio byłem z nim na LANie w Warszawie, też zawsze w przerwach ze swoją drużyną, on był jej kapitanem akurat, w każdej przerwie, w każdym jakimś czasie, który był dostępny, czy między dniem zawodów, cały czas ze swoimi chłopakami mówił: chodźcie, przed tą mapą. Wszyscy zbierają się w grupę i on im pokazuje: tu masz fleszyka takiego, tu takiego, tu takiego, tu takiego. I później nagle przeciwnik w szoku, ponieważ no, wynajdywane są te granaty naprawdę niesamowicie. Ja myślę, że tutaj ręka Hypera musiała podkręcić tutaj Nexa i wyszkolić go na takiego żołnierza. Wiemy, że aktualnie Nex i tak z OCS-a troszeczkę oszedł, teraz przede wszystkim jako gracz aktywny Valoranta, ale kto wie, może jeszcze Nexa w tym CS-ie zobaczymy. A Nex, jak doskonale wiemy, został dostrzeżony jako ten młody talent przez... No właśnie, przez Izaka i kto wie, czy właśnie tutaj zawodnicy, którzy dzisiaj pomagają Izakowi. A ciebie walczyć. Kto dostrzegł? Mnie? Tak. Nikt. My cały czas czekamy. Dokładnie. Mnie tak, mnie może kiedyś jeszcze ktoś zobaczy. Moja żona mnie dostrzegła. Tak, więc to jest na razie mój największy sukces. Dlatego teraz czekamy. Czekamy na kolejne spotkanie. Czekamy również i nie wiem, czy już widzieliście Państwo również na te piękne trzy słuchaweczki, które są z nami i które służą na przykład tutaj Radkowi, jak widzicie, żeby mógł sobie schować telefon. Tutaj jak narożnik nam troszeczkę wystaje. O. Możesz go schować w sumie, nie? O. Teraz nie widać, bo są kwiatki i telefon. I oczywiście słuchaweczki od naszego partnera transmisji firmy Logitech, gdzie te słuchawki G435, które są bezprzewodowe i używane przez naszą całą ekipę, która tutaj za tymi piankami, za tym zapleczem rozmawia i działa, aby wszystko przebiegło bez najmniejszych problemów, aby z każdym kolejnym spotkaniem i z każdą kolejną sekundą jeszcze na tej transmisji was zaskoczyć. Zatem oczywiście też przygotujcie się na te wszystkie spotkania. Dzisiejszy dzień taki na rozruch. Dopiero kupujemy tego chomika, wrzucamy go do klatki, ale jeszcze bez tego kółka. To kółko tak, niedługo zamontujemy, no, ten królik musimy... będzie mógł ćwiczyć i będziemy to królik? Wszystko... tak. Czy chomik? Chomik, królik. No nie, króliki chyba nie biegają, to może jednak chomik. Chyba jednak chomik. No tak, zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentowało w kolejnych dniach. No tak jak wspomniałeś, to jest pierwszy tydzień, pierwsza kolejka. Będziemy mogli wtedy, na przykład jutro już... po jakimś przedostatniej mapie coś więcej powiedzieć na temat, jak może się układać tabela, ale no na razie Izak, który był przed rozpoczęciem tego turnieju stawiany w pozycji lidera, nie zawodzi. Pierwsza mapa dość pewnie przez niego wygrana i ja obstawiam, że druga również raczej gładko wpadnie na konto ekipy Izaka. No ale poczekajmy, to jest mapa Dust 2, mapa, na której... widzieliśmy już naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale mapa, która cały czas, pomimo tego, że w historii CS-a już od pewnie większych czasów niż sam osobiście mam lat, nie zważając oczywiście na to, że w CSGO, jednak no te wszystkie CS-y wcześniejsze to troszeczkę starsze ode mnie. Nie wiem, czy od ciebie też, Radku? Też. Też. Na szczęście. I przy tym zostańmy. Musiałem się zastanowić, ale jednak też. Dlatego na mapie Dust 2 na pewno jeszcze jest troszeczkę rzeczy, które może nas zaskoczyć. No właśnie, może taka drużyna Ginolda. Ja przyznam szczerze, ostatnio, kiedy komentowałem takie spotkanie drużyny dość wysoko postawionej, ponieważ bodajże, z tego co pamiętam, była to drużyna G2. Mierzyła się z taką mniejszą drużyną, taką mniej znaną drużyną, bodajże z Chin, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 5 fragów i kosa? Nie. Z... jakiegoś setnego miejsca w rankingu HLTV, tak czysto teoretycznie. I
Co ciekawe, ta drużyna z gorszą lokatą grała jak równy z równy. Dlaczego? Ponieważ drużyny na profesjonalnym poziomie przyzwyczają się do stylu gry tego profesjonalnego. Czyli na przykład, że zawodnicy z drużyny przeciwnej nie ryzykują, nie przechodzą przez smoki, nie zachodzą od pleców, nie ryzykują przede wszystkim i nie podchodzą w takich sytuacjach, w których ogólnie przyjęte jest za zbyt duże ryzyko. No i w ostateczności grali jak równy z równym. Nawet z tego co wiem, że drużyna G2 do samego końca nie była w stanie zwyciężyć mapy. Nawet nie wiem, czy też mapy jednej nie oddała. Dlatego te style gry naprawdę mogą tutaj dość mocno namieszać. Teraz jednak, tak jak widzimy, w tym pojedynku BO2. Izak już pierwszą mapę na swoim koncie. Teraz jednak zmiana pozycji, zmiana mapy. Gino to rozpoczyna po stronie broniącej, ponieważ to on wybrał właśnie stronę i z racji tego, że Izak wybrał mapę. I co ciekawe, proszę bardzo, ronda pistoletowa wygrana na czysto i to takie pełne czysto, nawet bez straty punktu zdrowia. A ja na początku tak spojrzałem i gdzieś zatrzymałem się chyba cały czas na mapie The Inferno. Patrzę, sprawdzony środek, pierwsze sekundy, wszyscy antyterroryści rotowali pod bombsite A, bo widzieli, że nikt nie poszedł w kierunku dolnego bombsite'u. No i to się okazało, że to jednak ekipa Ginolda, tak więc brawa, ręce składają się do oklasków. No i teraz, żeby to nie był tylko jednorazowy wyczyn, żeby potwierdzić tą dobrą dyspozycję z tej pierwszej rundy pistoletowej na daść. To drużyna Izaka forsuje, zatem może być tutaj trochę niebezpiecznie. Widzimy, że też po obijaniu zawodnicy jednej, jak i drugiej formacji, to się równo. Ale Izak wychylać, żeby nigdy nie przez środek. Co jest? Piotr! No eliminacja zdobyta, ale Siorny wcześniej też dał coś od siebie i antywirusa w tej rundzie już nie zobaczymy. Tutaj żadnej karty odnowienia nie ma, tak jak w popularnej grze, którego streamera będziemy widzieć w następnym spotkaniu. No ty nie wiesz, o co chodzi, a to później. I za po raz kolejny Deadligo w jego rękach i boli, ponieważ teraz 3 na 3. Ale wiemy, że proszę bardzo! Bombsite B bardzo ciężko odbić, dlatego bardzo dobrze wcelowany Ciorny dość długo daje jeszcze eliminację i co najważniejsze, ten jeden zawodnik od górnego tunelu za chwilę będzie wychylać. Już złapany na prawo, jego pozycja jest znana i odbicie bombsite B perfekcyjne. Bomba podłożona, ale kolejny punkt wpada na konto drużyny Izaka. No tutaj mamy oczywiście powtórkę z tej rundy pistoletowej, gdzie to strzelecko tutaj zawodnicy Izaka na tle swojego rywala wypadli bardzo blado. Ale teraz trzeba i tak pochwalić terrorystów, że mimo iż ekwipunek nie był najlepszy, bombę udało się podłożyć przede wszystkim tutaj Izak. Dwie eliminacje zdobył i to też dzięki temu, mimo iż runda przegrana, pozwala ekipie Izaka zagrać. Widzimy, są 3 akacze, 1 Galil i 1 Scout. Tak więc tak w tym momencie będą próbowali do tego ataku przystąpić. A ty byłeś kiedyś scoutem? Nie. Harcerzem? U nas harcerze byli, ale ja nie. Ja byłem ministrantem. Też byłem ministrantem. No, byłem ministrantem. A dzwoniłeś dzwonkami? Dzwoniłem dzwonkami. A nie księdza? Kadzidłem sobie tam, dymiłem. Lubiłem zakurzyć. Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Runda numer 3. Tak jak w tym momencie wynik, bo widzimy, że no, jakby tutaj zawodnicy Izaka w totalnym szoku. Próbują jeszcze, walczą, dwoją się i troją, ale co oni mogą zrobić, skoro Wist wychyla w kapitalnym stylu. No ale jeszcze Ball próbuje utrzymać swoją drużynę przy życiu, a Przemek wziął odpowiedzialność za zdobywanie eliminacji i to była sytuacja 5 na 2. A już ta trójka robi robotę i no niesamowitą, bomba podłożona, Przemek zostaje złapany, ale pozycja Jezusa jest znana, oczywiście może przejść przez dolny tunel, ale raczej jednak wybór środka, dlatego Ball dość mocno skowany bombsite, on ma jeszcze flesza, Nate również w rękach Jezusa, on raczej nie powinien zbyt wiele tutaj zmienić, z pełnym paskiem zdrowia i Ball to wszystko zakończył. Pierwsza runda wpada na konto drużyny Izaka pomimo takiego fatalnego początku. Dlaczego? Dlaczego strona broniąca po produkcie 3 eliminacji od innej pozycji jeszcze to pozycja podwaja? No, zupełnie! Tutaj chyba troszeczkę zbyt pewnie poczuli się zawodnicy antyterrorystów, którzy no myśleli, że wszystko mają pod kontrolą, no bo tak, przecież mieli masę informacji. Bombsite będzie. Tam był zawodnik, który mógł też pomóc, czy od okienka, czy od drzwi, ale wydaje mi się, że te problemy komunikacyjne, to mogło wpłynąć, że zawodnik, który powinien teoretycznie domykać środek od okna, nie pomógł, nie wychylił. A teraz
Zobaczmy, tak jak Izak Stigla w rundach poprzednich, tak teraz jego rywal. Przyjmuje głowę kapitana drużyny, która jeszcze próbuje w tej rundzie powalczyć. Jest jednak cały czas walczy, no widać, że mapa DAS 2 nie jest mu obca, ale no co on może sam biedny zrobić? Teraz sytuacja 3-3, gdzie bomba już podłożona, myślę, że jest zwłaszcza, że zostaje złapany Ciorny, ale... Ale zobaczmy, jedna głowa złapana, jeszcze dwie. Może jednak to próba, ta najgorsza... No nie, teraz. Taki, nie takie najgorsze wyjście. Tylko głowa. Nie wiem, czy w czapkę, czy w beret, czy coś tutaj. Jak został trafiony zawodnik strony atakującej, ale to głowa nie była. Dwóch. Nie, dwa do dwóch, przepraszam. No i drużyna Ginolda po tym początku, żeby nie skończyło się tak jak na mapie Inferno ta pierwsza połowa. Pamiętamy, było do trzech. No było, ale tam też troszeczkę inaczej ta rozgrywka wyglądała. Tutaj jest dużo więcej. Jak na razie, bliskich rund, gdzie zarówno jedni, jak i drudzy muszą starać się zagrać najlepiej, jak tylko potrafią. O, ale teraz agresja pod B. 20 sekund. Właśnie w tym momencie mija, a już czwórka terrorystów zajętym mobsite'em B. A my doskonale wiemy, jak to na mapie DAS 2 wygląda. Jeśli czwórka terrorystów, może inaczej, jeśli taka sama liczba terrorystów na bombsite'cie B, to jeśli nie ma tutaj... Było ciężko. Jeśli nie ma dużej liczby granatów, jeśli nie ma wyposażenia, to strona obrońca nawet nie była w stanie by tutaj zrobić niczego. Nawet nie powinna podchodzić, zachować cokolwiek tam jeszcze w rękach mieli. A tutaj, no, ten Gali to tak jeszcze do poćwiczenia trochę. Nie ziewaj, Radku. Ja wiem, że to nie były dobre oddane strzały, ale trzeba tutaj bacznie obserwować. Wszystko może się zmienić. No, przekorny. Gdybyś ty nie zaczął ziewać, to pewnie by mi się nie udzieliło, ale no co zrobić. Oczywiście mamy tutaj cały czas, no jak na razie, wyrównane spotkanie. Tylko właśnie, kalenda pistoletowa to nie był wypadek przy pracy. Tutaj niby Ginold po głowie oglądał, ale tu zobaczmy, za chwileczkę ten koktajl Mołotowa wygrywa zawodnika ekipy, która w tym momencie w defensywie próbuje postawić. Dobrą zaporę, no i jednak... I co? Nastrzelał się bot, trafiony, spalony, a to nagle wist. Błyskawiczna odpowiedź, jeszcze od shorta. I mamy sytuację 5-3. No przyznam szczerze, raz, tak od razu, z bomby. No sam początek mapy do 2, po prostu już dopiero 5 minut za nami. Nie, o wiele lepiej. Wydaje mi się, że jednak tutaj po prostu wybrali mapę, która jest mapą taktyczną i... No niestety, ale może tam też ten pierwszy stres związany z Ligą Steamerów, że to mecz otwarcia, chcieli się jak najlepiej tutaj pokazać. No i w ostateczności... A może w przerwie dzika se strzelili? A chciałbym, a ty też byś sobie strzelił dzika teraz, jak tak ziewasz co chwilę. No, to ty ze dwa byś musiał. Ja już trzymam za sobą. Dlatego tak ci się szeroko buzia otwiera. Dobrze, ale wróćmy może do spotkania, może o tym, co dzieje się tutaj w naszym kąciku komentatorskim, jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Na razie remis, na razie wyrównane spotkanie, tak więc widzimy zupełnie inny pojedynek niż ten, który często przez nas tutaj przypominany, często przez nas tutaj wracamy często do niego myślami. Dlatego no tutaj wydaje mi się, Oskarze, że presja większa będzie spoczywała na barkach ekipy Izaka. A jaka jest twoja ostatnio największa przeżyta presja? Moja ostatnio największa przeżyta presja to był poród. A to ty rodziłeś? Prawie. Ja cały czas twierdzę, że gdyby nie ja, to ten poród by się nie odbył. Ale może o tym do tego przejdziemy później. Możemy Izaka w sumie zapytać, ale to może na lanie. To może na lanie, jeśli Izak pojawi się również w e-sport spocie, to na pewno porozmawiamy. Choć myślę, zdaje, że tutaj, czy ktoś jeszcze z naszych streamerów byłby w stanie się wypowiedzieć w tym temacie? No zobaczymy, wrócimy z tą informacją. Takich akurat nie przygotowałem sobie. Kto tutaj aktualnie z potomkiem, czy... Można jeszcze pewnie u kogoś się, że tak powiem, poszukać. Albo u partnerki w brzuchu jeszcze. Ktoś by się znalazł, nie? Ale teraz szukają. Szukają eliminacji zawodnicy Ginolda, tak aby jeszcze odebrać. A może inaczej, szukają pozycji, żeby zabrać. A to właśnie drużyna Izaka. Szuka przecież Jalica, tak żeby zapolować na swojego rywala. On boli już złapany, a pozycja Przemka też jest znana. Jego złapana, będzie również Przemek. Drużyna Izaka. Czwarta runda wygrana. I to co ciekawe, runda wygrana na czysto. Więc powoli zbierają sobie pieniążki zawodnicy drużyny atakującej. Zostaje
dość niewiele w obronie cały czas. Ja jeszcze przypomnę naszą ligę streamerów, ten dzisiejszy dzień, pierwszy, który rozpoczyna całą serię, całe kolejki, tygodnie, które jeszcze przed nami. Oczywiście gramy na najnowszej aktualizacji. Jeszcze nie widziałem takich przerzutów granatów, przynajmniej w tych drużynach. Liczyłem, że zobaczę to na Inferno, na Bananie, gdzie te nade jednak się przerzuca, gdzie już niejednokrotnie. Przyznam szczerze, to drużyna OG tutaj najbardziej zaimponowała, ponieważ no, przerzucali co rundę te granaty tak, aby rywala zatrzymać. No i na tym Inferno przede wszystkim zatrzymywać jedną osobę na drugiej i kurka cały czas na A. I te granaty, które są dostępne, cały czas zatrzymują podejście, aby się zatrzymają. A Ginot, oślepiony, wychodzi, ale prosto pod celownik. No, Izak? Taki pojedynek tapowania na snajpera drużyny przeciwnej nie wyglądało. No, na razie dobrze. Izak też tylko i wyłącznie trzy fragi. Tak więc widzimy, że jakieś problemy, jeżeli chodzi o zdobywanie eliminacji. Ale on ma od tego ludzi. No, na razie ma od tego ludzi, ale... Kawo, 18 punktów zdrowia, antywirus 7. I zobaczymy, czy jeszcze tutaj będą próbowali powalczyć. Udaje się złapać antywirus. Zamek jeszcze na blisko. Właśnie, tutaj to AK-47 na bliski dystans. Widzimy, że jest to dość spory problem. Też dobrze ustawieni są w tym momencie terroryści, no bo za chwilę Przemek będzie podchodził. Szkoda, że tutaj nie udało się ulokować tej pestki troszeczkę lepiej. Bo tak, chyba byłaby rozbrajana bomba na raz i tam jakaś próba chaotycznych skanów z tej długiej przez tego smoka, a nie wiadomo, jakby się to zakończyło. Fakty na razie są takie. Mamy wynik 5-3. Ekipa Ginolda oczywiście jeszcze finanse posiada, żeby powalczyć, tylko widzimy tutaj ekipa Izaka zaczyna się powolutku rozbrajać. Jeśli zawodnik z strony będącej ma defa, no to ile razy zdążysz wystrzelić ze strony? 3? 4? Może 3 chyba maksymalnie, więc byłoby na pewno ciężko, ale też kolejna runda, błyskawiczny wjazd. Co ciekawe, Wiz też się odpowiada, obija swoich rywali, ale w sytuacji 4 na 2 nie ma opcji. Ile? To po raz kolejny drużyna Inzeko potrzebowałaby wyjść na bombside B. Tu jest duża luka i drużyna Ginolda musi się na tym skupić. Tam nie ma dorzuconych żadnych randów, aby jakkolwiek powstrzymać. Nawet nie ma możliwości, aby zdobyć eliminację. Jedyna eliminacja, która wpadła na konto drużyny broniącej przy tym ataku całą drużyną na bombside B, to była na środku, kiedy jeden z zawodników stał na rampie. Stał na podstawie. Tam udało się przez Double Dorsy namierzyć rywala wchodzącego już do BS. Za duże problemy, za bardzo rozluźnieni zawodnicy Ginolda, za mocno odpuszczają sobie bombside B. I to jest już widoczne kolejną rundę. Nie powiem, że z rzędu, ale przynajmniej 3 w taki sposób drużyna Izaka na swoje konto zdobyła. W tym też tą jedną wyskoczną wyposażenie. No ale właśnie, ja tutaj jeszcze wrócę do tego, co wspominałeś o przerzucaniu tego ekwipunku, jeżeli chodzi o te granaty. Na tym najwyższym poziomie faktycznie są zespoły, które bardzo mądrze z tego korzystają, ale ja też często gdzieś komentuję, czy tutaj to naszą rodzimą polską ligę, czy też jakieś tutaj ligi niżej od Proligi. No tak, tak. Też taki czas był, też taki czas był, też temu informacje, które wybiera. Ale faktycznie wiele było hałasu o to, że będzie mocno wpływało na rozgrywkę, ale na razie jeszcze takiego impaktu tutaj, jeżeli chodzi o to, że nie chodzi. Nie w jeden dzień Kraków zbudowano, twój syn też nie zaczął chodzić już po 2 godzinach od urodzenia. Więc spoko. Zobaczymy. No ja liczę, że na Łodziorze będzie ujrzeć coś ciekawego, jakieś ciekawe zagrywki. I liczę też, że w lidze streamerów ktoś pokusi się o to, żeby właśnie z tych granatów korzystać mądrze. Bo na razie mądrze korzystają zawodnicy Izaka ze swojego wyposażenia, ze swojego ekwipunku. Przemek i Izak mocno obici, ale Bol ma 100 punktów zdrowia. Bomba podłożona. Nie, Ginolt jeszcze próbuje, ale... Szybkie defowanko było, ale nie, nie z Przemkiem takie numery. Po raz kolejny Przemek na blisko, na rampie zostawiony z tego AK-47. Nie ma żadnych problemów, żeby eliminację zdobywać. No i cóż, Oskarze, mieliśmy apetyt na to, że będzie to wyrównany pojedynek. Ale jeżeli ta runda nie wpadnie na konto ekipy Ginolda, no to znowu... Kolejny reset, pewne zwycięstwo drużyny Izaka w pierwszej będziemy połowie. Będziemy znowu widzieli to, co widzieliśmy na Inferno. No dokładnie, ciężko, ciężko aktualnie wygląda sytuacja drużyny Ginolda. Walczą jak mogą. Przypominam też, że oczywiście nie tylko punkty za wygrane mapy, ale też te małe punkty się liczą, więc każda runda jest tutaj na wagę złota. W przypadku rezultatu... tu antywirus. Ginold namierzony błyskawicznie.
No ja chciałem tutaj wspomnieć, ale jeszcze dokładnie sprawdzę, jaka to była data. Około miesiąc temu. Antywirus wraz z Przemkiem Lovellem wygrał swój pierwszy LAN w życiu. Właśnie były to finały Dr. Pepper Academy. I było to właśnie w Warszawie, w eSport Spocie, w którym również finały LANowe będą naszej linii streamerów. Więc no, Przemek Lovell i Antywirus będą czuć się tam jakoś lepiej. No, a ja ci mogę powiedzieć, że Przemek i Antywirus za chwileczkę staną przed kolejną szansą wygrania LANa, tylko tym razem w formacie na dwóch. No tak. I to już w tą sobotę. I też ci powiem, że mało tego, też na LANie. Ale w Katowicach. Ale w Katowicach. No, będą, panowie rozrzutni. Skaczą, latają, jeżdżą na wszystkie możliwe miasta i bardzo dobrze. Bo właśnie ten duet, który teraz wygrywa rundę, coraz częściej widziany w polskich ligach, to jest kwestia czasu. To jest kwestia czasu. To jest kwestia czasu, możemy śmiało to powiedzieć. Tak jak mówiłem, że kwestią czasu będzie Olek Hades Miskiewicz, który już w ENS, już w topce, za chwileczkę na Majorze. Czyli to ty jednak go znalazłeś jako pierwszy. Tak. Tak myślałem. Dokładnie. No ja myślałem, właśnie, tych sporów nie będzie końca. Ja przypisuję sobie zasługi, jeżeli chodzi o Krasnala. Krasnala. Tak. No dobrze. Ja wierzyłem, że Krasnala zawsze był szefem i tak pozostanie. No ale dobrze. Skupmy się na tym, co w tym momencie, w tym pojedynku będziemy obserwowali. No bo chyba to, o czym przed chwileczką Oskarze powiedzieliśmy. Przegrana runda, reset ekonomiczny, już wiemy, że ekipa Izaka wygrywa pierwszą połowę. Za chwileczkę 9-3 stanie się absolutnym faktem. Tym bardziej, że kolejne fragi wpadają na konto ekipy Izaka, chociaż tu jeszcze z odpowiedzią, ale on już namierzony przez Bola i Bol w tym momencie kończy nam to wszystko. Twój ból jest mniejszy niż mój. Może być. Tak, nie, aktualnie. Nie. Zależy, co cię boli. Boli mnie to. Boli mnie dobrze w tym spotkaniu drużyny Ginolda. Liczyłem na troszeczkę więcej. Obstawiłem też wynik 1-1. No, dałem szansę tutaj Ginoldowi. Ale jak na razie tych szans nie dają zawodnicy Izaka. Chcą zakończyć ten pierwszy tydzień. Ten pierwszy dzień rozgrywek Ligi Streamerów z bilansem 6 punktów zdobytych. A ja jeszcze przy okazji tak przypomnę Państwu, że strona ligastreamerów.pl cały czas dostępna. Tam troszeczkę więcej informacji o naszych spotkaniach, o naszych drużynach, o tym, co tutaj się będzie działo, ale też o naszych partnerach, NTT, która oczywiście nie jest partnerem, która dostarcza nam naprawdę dużo sprzętu pomagającego w realizacji tej transmisji. A w 3-2 teraz Gist zostaje złapany, Ginold zostaje sam. No już mi to weszło w nawyk. Mógłbym sobie nagrać na dyktafonie. Ginold zostaje sam. Jeszcze Ginold próbuje, ale na tych próbach się kończy. Czy to jest jego pierwsza eliminacja zdobyta? Tak. Pierwszy frag od Ginolda. Niemożliwe. To jest jakiś błąd. Właśnie też mi się zdaje. To jest niemożliwe, bo ja wiem, że to jest niemożliwe. No nie wiem, czy my jesteśmy w stanie zobaczyć tutaj tabelę w naszym spotkaniu, jak to wygląda. No jak byk, Ginold, tylko z jednym fragiem. Jak nam to umknęło? Widzisz, wszystkie fragi i w końcu no z jednym fragiem, proszę bardzo. Mówiłem, że to jest niemożliwe. No już, Ginold z 4, jakby to usłyszał. Jeśli tak będziemy dalej rozmawiać, no to Ginold za chwileczkę może tych fragów mieć trochę więcej na swoim koncie. Ale mają, w końcu zdobyta runda, zatem takim samym wynikiem, jak było na poprzedniej mapie, nie zakończy się to spotkanie. No, jeszcze raz powtórka z tego, oj, czy tam... Jeszcze blisko było, gdyby ta jedna kula wystarczyła, aby złapać Izaka. No taka kładka, nie potrafi człowieka pobudzić. A teraz Ginold przecież już zróbmy się z ciosem, snajperem drużyny broniącej. Minuta, 42 sekundy, terroryści na środku. Uuu, kawał, tutaj oberwał. Ginold smoczką, a Ginold lubi przez te smoki strzelać. No, widzimy, że niesiony w ferworze tego, co wydarzyło się w rundzie poprzedniej, bo trzeba śmiało tutaj stwierdzić, że on był ojcem sukcesu i powodzenia tej defensywy pod bombsite'em B, ale teraz widzieliśmy, jak błyskawicznie Przemek namierza głowę swojego rywala. Ciorny za chwilę może być tutaj bardzo ważnym elementem, obija tutaj swoich Ginold i zobaczmy, teraz jeszcze jest Awupa, która na długi w rękach Jezusa robi robotę.
Bol wyeliminowany. 10 do 5, najmniejszy wymiar kary, Oskarze. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Patrząc przez pryzmat tego, jak w pewnym momencie zaczęło się to spotkanie układać dla ekipy Izaka, to te dwie ostatnie rundy były bardzo ważne. Tak, zdaje mi się, że obudzili się w porę. Przede wszystkim obudził się Ginolt. Jak wywołaliśmy go do tablicy, to nagle tutaj 3 eliminacje, tutaj kolejne 2 i powoli wraca nam do tabeli, ale przede wszystkim wraca też sama jego drużyna. Teraz zmiana stron. Przechodzimy na stronę atakującą. Drużyna Ginolda nie wybrała tej mapy. Oni rozpoczęli po stronie broniącej, chcieli po tej stronie rozpocząć. Najczęściej rozpoczyna się po tej stronie, po której czujemy się pewni, po której możemy zdobyć więcej punktów. No zobaczymy, czy w ataku jednak też zaskoczą. Po raz kolejny na mapie numer 2 też bardzo ważna będzie runda pistoletowa, żeby szybko gdzieś z tym wynikiem wrócić, wyrównać. Jeśli drużyna Izaka zwycięży, no to ten dystans po raz kolejny się oddali, a wtedy napędzona drużyna broniąca i przede wszystkim zebrane pieniądze po stronie broniącej mogą już nie wypuścić zwycięstwa z rąk. Ale też jednak, jeżeli chodzi o mapę DDoS 2, tutaj już nie będzie takiej dysproporcji, jeżeli chodzi właśnie o tą stronę atakującą i broniącą. Teoretycznie po tej zmianie, po zasłonięciu tego środka tą taką konstrukcją wielką, która uniemożliwia nam spoglądanie w kierunku bramy swobodnie już ze snajperki, to teoretycznie strona broniąca powinna być tą stroną łatwiejszą do grania. Ale wydaje mi się, że tutaj na tym poziomie dużo będzie decydowało o tym, czy zawodnicy ekipy Izaka będą znowu grali tak pewnie, jak grali na Inferno, czyli znowu będziemy widzieli agresję, pomimo tego, iż to oni będą grali w defensywie. Jeżeli uda się ekipie Ginolda złapać teraz tą rundę pistoletową, troszeczkę ostudzić zapały rywala, to jeszcze sprawa zwycięstwa w tym spotkaniu może pozostać sprawą otwartą. Mimo iż wynik 10 do 5, bardzo ważna runda przed nami. Tak, runda pistoletowa, gdzie drużyna Ginolda całą czwórką już od długiej, on teraz jakbyś na chwilę stanęli, Izak szuka głowy, ale nie, Rąk niestety nie znajdują adresata, antywirus jednak tą robotę robi i jest przewaga po stronie broniącej, antywirus cały czas próbuje, wszystko w jego rękach, pobijany jego kolega z drużyny, zwany Pol, no antywirus jest, trzecia eliminacja na jego koncie, antywirus po raz czwarty i antywirus sam i po raz piąty, Ace'a. Mamy Ace'a, mamy razem 14 eliminacji od tego zawodnika i drużyna Izaka, 11 punkt zdobyty, oj, chciałbym usłyszeć teraz ten krzyk na TS-ie, który na pewno wybrzmiał po stronie broniącej po zdobyciu tej rundy pistoletowej. Nie przez Izaka, nie przez jego drużynę, tylko przez samego, jednego, najwspanialszego antywirusa. No tutaj wielkie brawa dla niego i też przede wszystkim cieszy fakt taki oczywiście sympatyków ekipy Izaka, że tylko 10 punktów zdrowia udało się zabrać antywirusowi. Tak więc oprócz tego, że strzelecko fenomenalnie, to jeszcze jakaś zasłona dymna, jakaś przyjazna aura sprzyjała mu, żeby rywale nie znaleźli go, choć wydawać by się mogło, że na takiej oczywistej pozycji, bo przecież podchodzili sobie na spokojnie antyterroryści, którzy domykali zamkniętych terrorystów w bombsite A. A w tym momencie widzimy agresywnie, ale Wist spodziewał się tego, tylko jest bardzo szybka odpowiedź w naszych ekranach, Przemek, ale fragi spadają na konto zarówno jednych, jak i drugich. No i teraz muszą dobrze ustawić defensywę, ale cały czas w grze jest antywirus, więc chyba o tą rundę zawodnicy ekipy Izaka mogą być spokojni. No za chwileczkę podejście na bombsite, podłożenie bomby. No jeszcze czekajmy, Przemek złapany za ten. Ginolda też jest policzony. Radku, przyjechałeś do mnie tutaj, do Trójmiasta. Powiedz mi, forsowałeś? Czy forsowałem? Morsowałeś. Czy morsowałem? Nie. Jeszcze nie ta waga. Jeszcze nigdy nie morsowałeś? Nie. No to myślę, że to jest bardzo dobry moment, ponieważ jeszcze jutro będziesz rozgrywki, zostajesz tutaj w naszym Trójmieście, może na morsowanko dzisiaj. Nie, ja wolę jakieś właśnie takie ciepłe, prawie jakieś grzańce, hamowego. To jest rozgrywka dla prawdziwych mężczyzn. No dobrze, samo morsowanie się rozpoczyna, ale teraz rozpoczyna się samo naplagowanie na drużynie Ginolda, Evi dwukrotnie, ponieważ złapany również Kavo. No i na mapie DAS 2 żadnego tutaj morsowania raczej nie ma. Tutaj ta pogoda dość gorąca cały czas. Oj, Wist, ale on za chwileczkę może niespodzianka! I za chwilę P9! Nie do powstrzymania, a Ginolt już powoli podchodzi. Tak, tylko na czeka. Swojego rywala dość obija. Ależ Ginolt do 39 punktów i ten granat! No gdyby wyrzucony dosłownie pół sekundy szybciej, no to Ginolt mógłby się z życiem pożegnać. A tak, Przemek, zobaczmy, dlaczego pomimo tego, że bombsite zajęty jest już naprawdę od dłuższego czasu, jeszcze nie jest podłożona bomba. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale terroryści tym flashem sami się oślepili i nie widzieli, że za smokiem jest Przemek. Mimo
będzie Przemek z drugim. Czy możemy rozpocząć oficjalne odliczanie, że Przemek za chwileczkę trzecią eliminację Izak zdobędzie? Daje coś od Zabrakło siebie. Kul w magazynku, ale jest jeszcze Izak. 37 punktów zdrowia, Jezus 34. Izak, a gdzie tutaj do wujka Izaka, panie to kochany? I to już ci mogę śmiało powiedzieć. Stres, jeden wielki stres. Przecież było wiadomo, gdzie Izak aktualnie się znajduje. Jezus spokojnie mógł się schować za paczkami, a on na kustach przez środek z kierabinem jeszcze celowanym ku dołowi powinien być celowany typowo na wychylenie. A tu taka niestety gorsza sytuacja. 13 punkt zdobywa drużyna Izaka. I było groźnie, było niebezpiecznie, ale jednak drużyna Ginolda musi tą rundę oddać. No, było blisko, ale zwróćmy też uwagę na jeden bardzo ważny fakt. Bardzo długo do tego ataku zbierali się terroryści. To są koszmary, które wracają do nich po tej pierwszej mapie, kiedy właśnie ataki były rozgrywane. Po pierwsze, już wolno, po drugie, niedokładnie. No a teraz Gino jeszcze próbuje utrzymać swoją drużynę cały czas w tym spotkaniu. 13 do 5 może to no nie jest najlepsza informacja dla ekipy Ginolda, ale widzimy, że jeszcze próbują do tego meczu wrócić. No przyznam szczerze, że kawa wchodzi pod te spreje? No dość ciekawa sytuacja. Izak z eliminacją i jeszcze Przemek daje coś od siebie. Nagle sytuacja 3 na 3. Wszystko zaczyna się od nowa, a Przemek! No, teraz jeszcze będzie szansa. Nie. To Ginolt wygrywa pojedynek, zatem długa nie będzie w posiadaniu strony broniącej. Czeka Izak również na bola, który za chwileczkę od shorta. Izak wie doskonale, że jednego zdziewali na długiej. No i bol niestety. Ta bol miał być tak. Ciekawa. Miał być tą pomocą, miał być przede wszystkim tym, który wyrówna. A tu... Klops. Dobrze, teoretycznie dorzucony ten granat błyskowy głębiej troszeczkę do bombsidu, żeby oślepić graczy, którzy gdzieś mieli patrzeć w kierunku shorta za skrzynek z ABS-a, ale no, widzieliśmy tutaj bliżej ninja ulokowany był jeden z rywali, też skrzętnie z przewagi tej pozycji korzystał, a Przemek teraz widzimy MP9 agresywnie w kierunku swoich rywali ruszył. Coraz większa pewność siebie w szeregach ekipy Izaka, ale żeby ta pewność siebie ich nie zgubiła, chociaż Bol jakby chciał bardzo szybciutko wyrzucić ten pomysł z głowy. No i zobaczmy, na blisko jest Przemek, który przekazuje teraz naprawdę gigantyczną porcję informacji w kierunku swoich kolegów. Gdy za chwileczkę rywal zacznie przeładowywać swój karabin, to Przemek prawdopodobnie za chwileczkę z tych skrzynek wychyli. Proszę bardzo, tak też się dzieje, ale eliminacji nie udaje mu się zdobyć. Dorzucony smoke, jak najbardziej zrozumiała decyzja, żeby wycofać, ale bardzo ładnie przeskanowany w tym momencie Przemek. No i teraz Izak z MP9, no to już jest kolejna taka sytuacja, wyrównuje nam stawkę, a drużyna Ginolda bierze wiatr w żagle, antywirus ze scoutem, oj, mógł się wcelować, to szybkie przejście przez środek, kiedy zwłaszcza został namierzony Izak, no i tak już zbejtował tak naprawdę swojego kolegę z drużyny. Teraz szybkie przejście na bombside B, najlepsze, co drużyna Ginolda w tym momencie może zrobić, zajęcie, jeśli tylko podłożą bombę, dam sobie rękę uciąć, że ta runda przez nich wygrana, ponieważ Boli i Izak nawet nie będą chcieli podchodzić. Lepiej zachować sobie te karabiny na rundę kolejną, zwłaszcza, że pieniędzy brak. Ale też jednak, no mówię, ten komfort, jeżeli chodzi o wygrane rundy po stronie ekipy Izaka jest, nie ujmując, nie umniejszając ekipie Ginolda, to jednak ja pokuszę się o takie stwierdzenie, że nie tyle runda wygrana przez nich, co jednak ta agresja po prostu nie zagrała teraz na korzyść ekipy Izaka, bo tak naprawdę ekipa Ginolda była zamknięta cały czas w okolicach własnego respa, w okolicach dużej bramy i nie ruszali jakoś gdzieś specjalnie w okolice Andera, żeby obejść tą agresję na plecy, żeby starać się szukać jakiegoś konkretniejszego rozwiązania w całej tej sytuacji. Nie. To było pojedyncze wykonanie z tymi MP9-kami. I później też ta sytuacja miała zaprocentować, czyli zdobycie fraga przez Izaka, wrócenie w okolice galerii, wychylenie snajpera, ale no niestety z tego skauta antywirus zbyt wiele nie zdziałał. Strzela Saszan z tego skauta? Ja strzelam. Tak? Lubisz snajperki? Lubię snajperki. Ale oglądać na moim poziomie to jest bardzo silny karabin. Zwłaszcza jak piątka wyskakuje prosto pod celownik. Tak, tak, tak. Wtedy mam największe szanse, żeby zdobyć eliminację, bo jakieś kontrolowanie full auto to w ogóle nie moja bajka, nie? No zobacz, tutaj na pewno ten poziom, chcę powiedzieć na pewno, ale troszeczkę wyższy chyba. Skoro rozmawiamy o takich
wyskokach. Ale to zasłona dymna. No my chciałbym zobaczyć. Znam, że chyba jeszcze nie byliśmy razem, więc zacznijmy. Tak, chyba byś tam wyszedłeś. Ja wyszedłem? Bo ja wtedy byłem. Nie byłem. Teraz jednak błyskawiczna runda, gdzie strona broniąca z pieniędzmi już z pełnym wyposażeniem i nagle Gino całkowicie rozbity. Oj, zbyt szybko chyba w tej rundzie chcieli terroryści podejść, iść niesieni tym zwycięstwem rundy wcześniejszej. No i Izak zdobywa 14 punkt, oni od niedospozycji. Twoje radku, przyznam szczerze, że nie pamiętam. Musimy się umówić, aby w końcu też sobie podać może jakiś jeden na jednego, może wspólny wingman. No zobaczymy, porozmawiamy jeszcze o tym później. Jak na razie antywirus, dość mocno obity, ale on sam też ma przychylenie. Oj, bo co tutaj się dzieje? W płomieniach również teraz on z bardzo dużo punktu zdrowia zdobywa eliminację, zatem chyba poświęcenie warte w ostatnich rundach tego spotkania. No tutaj po prostu teraz zawodnicy ekipy Izaka chcą obnażyć się przed swoimi rywalami, pokazać, że no te umiejętności zdecydowanie grają na ich korzyść, że no tutaj oni nie mają żadnych kompleksów, chcą potwierdzić swoją dominację. Może i wynik nie jest aż tak zdominowany jak na pierwszej mapie, tylko że no, przyglądając się temu, co dzieje się w tym spotkaniu, śmiało możemy stwierdzić, że po prostu po raz kolejny zawodnicy ekipy Izaka nie dają najmniejszych szans swojemu rywalowi, żeby ten mógł śmiało pomyśleć o jakiejś równej walce. No i teraz potwierdzenie tego, co powiedziałem. Widzieliśmy dorzucony flash na sprawdzenie. Izak korzysta bardzo dobrze z tej M4-ki. Jeszcze dokłada jednego fraga i kończy nam to po raz kolejny. Aż się wystraszyłem. 19 fragów u Izaka. Numer 1 w swojej drużynie. No chyba wszystko tak nam się zmienia w kalejdoskopie. Odrabia te lekcje z mapy Inferno. No, jak na razie wygląda to dość dobrze. Widzieliśmy jeszcze przed chwilą tabelę. Ja bym chciał jeszcze raz ujrzeć tak szybciutko tabelę przed rozpoczęciem tego tej rundy. No tak, i tak numer 1 pod względem eliminacji, ale pod względem punktów Przemek, ale oczywiście do tutaj niektórych nie ma teraz tak antywirus. Ależ błyskawicznie już Izaka jeszcze ganiają się, co ciekawe, ponieważ Izak też eliminację zdobywa. I teraz Mr. Gino dostaje za złapany antywirus i kawa, który nam to wszystko zakończy.